Lokata SGB to kolejna edycja konkursu, który wiosną ubiegłego roku z myślą o nowych klientach przygotowała grupa SGB oraz Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie. Osoby, które w Banku Spółdzielczym założyły lokatę 6-miesięczną, lokując jedynie 500 zł, miały możliwość powalczyć o imponujące nagrody, w tym przypadku o samochód marki Hyundai i20. Jest to podsumowanie kolejnej edycji lokaty SGB. Są to lokaty półroczne i generalnie w ramach tych lokat do wygrania są samochody, które kupuje grupa SGB. Ale ten samochód jest samochodem szczególnym, ponieważ został ufundowany przez nasz bank dla uczczenia Międzynarodowego Roku Spółdzielczości. Ten rok został określony międzynarodowy przez ONZ i chcieliśmy podkreślić jako bankowość spółdzielcza, że polska spółdzielczość nie jest wcale gorsza od tej międzynarodowej, która jest bardzo doceniana, a w Polsce jest tak troszkę traktowana po macoszemu. Z racji tego, że wiedzieliśmy, że wydawanie tego samochodu nastąpi w miesiącu lutym, to nawet dobraliśmy czerwony kolor i tą dzisiejszą datę walentynkową, żeby się pozytywnie kojarzył, może niekoniecznie z miłością, ale z miłością do Polski choćby. W dniu świętego Walentego kluczyki do nowego auta odebrała zwyciężczyni pani Elżbieta Rajczakowska z Piławy Dolnej. Pomimo, że jest to już trzeci samochód, który będzie posiadać, nie kryła swojego zadowolenia i zachęcała do inwestowania. No powiem pani, że to jest niesamowite zaskoczenie. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że wygrałam. No nie byłaby, żadna osoba chyba nie byłaby nieszczęśliwa z tego tytułu. Tak, jak najbardziej polecam. No nie warto trzymać pieniędzy w domu, z tego na pewno nic nie ma. Założyć lokatę w banku spółdzielczym, lokatę SGB. Miałam lokatę 6-miesięczną, przetrzymać ją te 6 miesięcy, no i w zasadzie nie liczyć na wygraną, to chyba wtedy łatwiej to przychodzi. Cieszy się pani z tej nagrody? Oczywiście, że się cieszę. Nieważne, czy to jest drugi, czy to jest pierwszy, to jest bardzo miłe zaskoczenie i jestem bardzo zadowolona. Od 14 stycznia bieżącego roku prowadzona jest już nowa edycja lokaty z nagrodami, w której warunkiem udziału jest założenie lokaty 3 lub 6-miesięcznej z minimalnym wkładem wynoszącym zaledwie 500 zł. I tym razem w puli nagród zostały umieszczone rewelacyjne wygrane. Już trwa następna edycja i w tej następnej edycji w ramach grupy już szerszej jest do wygrania 2 Mercedesy i 3 Renault Clio, więc sądzę, że znowu za czas jakiś się spotkamy. Mam nadzieję, że klienci naszego banku, którzy mają szczęście, bo to już jest trzeci samochód, który wydajemy naszym klientom, znowu wygrają albo ten samochód, albo którąś z nagród dodatkowych, bo jeszcze jest ponad 100 telewizorów, są tablety, są zegarki, jest bardzo dużo różnych dodatkowych nagród. Czyli warto oszczędzać z bankiem spółdzielczym. Warto, ponieważ z jednej strony jest zagwarantowane wysokie oprocentowanie, które jest w ogóle niezależne, a dodatkowo jeszcze można się cieszyć jakimś bonusem i nagrodą. Pani Elżbiecie serdecznie gratulujemy i zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego nie tylko po zyski finansowe, ale również po atrakcyjne nagrody.